Ciao belli, jestem Matteo Brunetti i witam w programie Na Tropie Smaku, gdzie dzisiaj będę gotował coś specjalnego, coś włoskiego, coś rzymskiego z regionu Lazio. I to jest słynny makaron cacio e pepe. Mało składników, bo to jest biedne danie. I dlatego mamy ser pecorino, parmezan, pieprz i koniec. No i czasami jeszcze daje oliwę, ktoś daje masełko, ale naprawdę to są tylko te. Uwierzcie mi. Pierwsza rzecz, najważniejsza, no to trzeba zetrzeć ser. Na jedną porcję, mniej więcej, to trzeba tak jedna dobra garść sera pecorino i jedna garść parmezanu. Parmezan się różni od pecorino, bo parmezan jest z mleka krowiego, a natomiast pecorino, jak samo słowo mówi po włosku, pecora, to jest z owcy. I ten pecorino, który tutaj używamy, czyli ten rzymski, jest bardzo, bardzo solony, czyli nie trzeba dokładać nigdzie sól, oprócz do wody. W międzyczasie ja wezmę ten pieprz i go podprażę. Bardzo ważne jest, kiedy go prażymy, żeby go nie spalić, czyli uważajcie, bo to jest naprawdę chwila, moment i nam się spali pieprz. A w momencie prażenia, no to się wydzielą te wszystkie prawdziwe zapachy. Zapach już jest mocny i dlatego jest czas troszeczkę tego pieprzu rozmiażdżyć w młodzież. W możdżesz. Tak. Nie będę całego miażdżył, bo jest fajnie, kiedy się trafi na takiego dużego kawałka pieprzu, albo nawet na całego. I taki pieprz, jak tutaj jest, jest idealnie rozmiażdżony. Są maluszenkie kawałki, drobne, średnie i duże. No. Przed wrzucaniem makaronu musimy ją solić. Bardzo ważne jest, jak gotujemy pastę, to jest, żeby woda się gotowała na maksa. Musi być gorąca, musi bulgotować. I to jest ten moment, gdzie możemy wrzucić nasz makaron. Nie łamiemy spaghetti, jeżeli się nie mieszczą w garku. Po prostu czekamy, aż rozmiękną się i powoli je pchamy do środka. Makaron taki paczkowany, taki suszony, to wydziela skrobia. Skrobia, która będzie we wodzie i właśnie tą wodę zużyjemy razem z serem, żeby stworzyć ten przepyszny sos. I nie dodajemy oliwy do wody. Dużo osób mówi, a dodaj oliwy, żeby się nie przykleił. Ale jeżeli dodamy oliwę, no to później makaron się wymoczy w oliwie i nie będzie przyklejał do siebie sos. Czyli to jest bez sensu. Teraz ja już widzę, że woda się stała taka matowa. Biorę troszeczkę i muszę poczekać, żeby lekko sygła. I to jest ten moment, gdzie wlewam wodę do sera i mieszam. Uważajcie, żeby nie dodać za dużo wody. Zawsze po trochu. Szybko mieszam, żeby właśnie ta temperatura nie złapała od razu mojego pysznego sera włoskiego. Patrzcie, jaki piękny sosik. To jest konsystencja, którą chcemy uzyskać przy robieniu cacio e pepe. Sprawdzam makaron, czy jest al dente. Jak widzicie, tutaj w środku jest taka maluszenka kropeczka biała. Jak jest taka maluszenka kropeczka biała, to znaczy, że makaron jest al dente i jest gotowy do bycia odsadzonego. I odsadzam. I teraz na patelni odrobinkę oliwy. Oliwa z oliwek. Biorę makaron. Nie ma jak to pasta. I teraz dolewam mój sos serowy. Wymieszam. I teraz jeszcze pieprz. Ile pieprzu? No, trzeba popieprzyć. Pieprzyć, ale nie spieprzyć. Jak zawsze to mówię. I teraz fajna ciekawostka jest, że makaron cacio e pepe to jest, powiedzmy, tatą czy mamą makaronu alla carbonara i makaron alla matryciana. Bo tutaj jest pecorino i pieprz. Jeżeli dodamy na przykład guanciale czy boczek i jajko, no to mamy carbonara. Jeżeli dodamy sos pomidorowy i boczek, no to mamy amatriciana. A jeżeli natomiast dodamy sam boczek, no to mamy gricia. Czyli to jest naprawdę tata wszystkich rzymskich makaronów. Patrz, jaki piękny sosik nam się zrobił. Czas nałożenia na talerz. Bierzecie spaghetti, tak? Wkładacie tutaj chochelkę. I zakręcacie, i zakręcacie, zobaczcie. I teraz zdejmuję tylko chochelkę i macie, jak w restauracji. Troszeczkę pieprzu. I ser pecorino. Cacio e pepe jest gotowe.
Szybki przepis, mało składników i wszyscy go mogą zrobić. Muszę tylko go spróbować teraz. No to haps. Brakuje lampki białego wina i bym się poczuł naprawdę, jakbym był w Rzymie. Zapraszam Was też na następne odcinki, gdzie dalej będę gotował regionalne dania i nie tylko włoskie. Czyli oglądajcie dalej.